zmieniam, teraz widzę na tym świecie te niektóre fakty, z których się nie cieszę. Trzeba je zmienić, więc o nich szybko streszczę. W tym momencie temat, kiedy wreszcie ostatkują się stawki, dochody, a wydatki, tak by wszyscy mieli najebane podatki. I nie tylko, by już nigdy nikomu nie robiło się przykro, by już nigdy nikt na ulicy nie musiał szperać śmietniki w poszukiwaniu szamy, śniadania, obiadu czy kolacji. By już nigdy więcej nie dochodziło do takich akcji, że dworzec jest jedynym domem dla bezdomnych. Od wakacji do wakacji, kiedy wreszcie system będzie towarzyszem, a nie tylko pasożytem. Trzeba o tym mówić i przerywać ciszę. Ja nie raz schodziłem do podziemi i nie raz wjeżdżałem na wieżowce i dobrze wiem, że jedni mają lepiej, a drudzy mają gorzej. Na smutek i nieszczęście ciągle nieodkryty wzorzec. Przez niesprawiedliwe władze zacieśnia się pętla, apartamenty kontra getta. Pętla zaciska swe sidła, czysta gra dawno wszystkim skrzydła. Kiedy wreszcie na tym świecie każdy z nas odnajdzie swoje miejsce, kiedy wreszcie to miejsce zostanie wypełnione przez szczęście, kiedy wreszcie to szczęście da nam pokój, który uratuje ziemię, kiedy w końcu nareszcie, kiedy wreszcie tak będzie. Kolejny dzień, kolejna noc, z boku na bok okrywa gruby koc. Nie przespana, bo psychika poszarpana, nic już się cieszy, dręczy czy męczy. Bezwładnie spadasz, bo błędów marazm pogłębia doła ta życiowa szkoła. Z daleka od domu, niepotrzebny nikomu, sam sobie piątym kołem u wozu. Lecz wiara, że wrócę na piątą stronę świata, daje mi życie, lepszego serca bicie. Jest tak, że w tobie to tętno wysokie, ta sama radość, gdy będziemy stać przy sobie. Znów poczuć twój oddech, wdech, wydech i to robię. Oddycham znowu przy tobie, czy to dwa serca, czy brata ręka. Chcę żyć z wami do każdego dnia końca. Wierzę, że kiedyś wreszcie każdy z nas odnajdzie swoje miejsce. Kiedyś wreszcie tak będzie i w to właśnie wierzę. Kiedy wreszcie na tym świecie każdy z nas odnajdzie swoje miejsce, kiedy wreszcie to miejsce zostanie wypełnione przez szczęście, kiedy wreszcie to szczęście da nam pokój, który uratuje ziemię, kiedy w końcu nareszcie, kiedy wreszcie tak będzie. Los jaki jest, taki jest. Raz hojnie cię obdarzysz, za drugim razem się sparzysz. Ważysz losu szale, ile razy było tak, że się załamałeś. Stajesz w miejscu i czekałeś, jak się sprawy potoczą. Czy to wszystko ucichnie? Czy znowu się obrócą przeciwko tobie? To normalne, raz jest lepiej, raz gorzej. To wszystko się kręci wokół dobrych chęci. Życie cię zmęczy, nie raz i nie dwa. Każdy się pcha, by była Sara, pełna Samara. Wara od mojego, to tylko marna rzeczywistość społeczeństwa polskiego. Dlaczego tak jest? Sam nie wiem. Może to jest spowodowane tym, jakie były nasze korzenie. Na pewno po części materialnym położeniem. W większości dla Polaka każdy dzień nie zna litości. To przez tych gości, co skaczą ze stołka na stołek, by zmienić wózek i kupić domek. A potem przez te kurwy się widuje, jak matka z dzieckiem na ulicy głoduje. Jak dobry chłopak każdą puszkę szanuje, a dziewczyna młoda się oddaje, bo jej brakuje do drugich perfum i dobrych fajek. Kiedy wreszcie na tym świecie każdy z nas odnajdzie swoje miejsce, kiedy wreszcie to miejsce zostanie wypełnione przez szczęście, kiedy wreszcie to szczęście da nam pokój, który uratuje ziemię, kiedy w końcu nareszcie, kiedy wreszcie tak będzie. Kiedy wreszcie na tym świecie każdy z nas odnajdzie swoje miejsce, kiedy wreszcie to miejsce zostanie wypełnione przez szczęście, kiedy wreszcie to szczęście da nam pokój, który uratuje ziemię, kiedy w końcu nareszcie, kiedy wreszcie tak będzie.